Dzień dobry, witam was w drugim dniu i na śpiąco bardzo szybko próbujemy się dostać do numeru 2. Ale numery! Super multi jakiś krem. Spoko loko, zaraz sobie zerknę w tym w internecie i zaraz wam powiem. Ja będę mądrzejsza, a ci co znają język, to proszę bardzo sobie przeczytać. Oj, nie mamy ostrości i nie będziemy mieli, trudno, koniec. No i już jestem o niebo mądrzejsza i powiem wam, że cena tego, bo to jest krem na dzień i on kosztuje u nas na polskiej stronie 259 zł za 50 ml. Także cena kremu jest po prostu wow. Więc fajnie, że mogę wypróbować sobie mniejszą wersję. To jest ile? 7? Czekajcie, bo patrzę w podgląd. 7 ml. Także też fajnie. I co wam mogę powiedzieć, to ja myślałam, że te kosmetyki będą ładnie pachniały. A ten znowu śmierdzi taką, jakby to wam powiedzieć, naftaliną. I on ma za zadanie, wiecie, przeciwzmarszczkowe, nawilżające głównie, także bardzo fajnie dla mnie. Zapewnia działanie liftingujące, modelujące, w co już oczywiście nie wierzę. Poprawia jakość skóry, no i nie zawiera, wiecie, parabenów, substancji zapachowych i tego. I ja nie wiem, czemu miałam inne wyobrażenie na temat tej marki, a się okazało zupełnie inaczej. I ten śmierdzi naprawdę jak taka naftalina, no już smród tych kosmetyków jest nieziemski. Chociaż mi to nie przeszkadza, jeżeli kosmetyk jest śmierdzący, to równie dobrze mi się go używa. Także zapach dla mnie nie ma jakiegoś większego znaczenia, czy śmierdzący, czy ładnie pachnący. Ale fajnie, że mogę spróbować sobie taki oto krem. Ciekawa jestem. Ale gorące. Ale się zapolę w tym szlafroku. Jesteśmy na kanapie, tak? A poza tym ostatnio, jak była u mnie, jak to się mówi, ojce, jak przyjechały, nie? To był temat i debata na temat tego, czym się różni sofa od kanapy. Niektórzy zgadli, niektórzy nie. I oczywiście szły małe zakłady. U nas zawsze jak coś jest ekscytującego, to idą małe zakłady. I wniosek z tego jest taki, że sofa od kanapy różni się tym, że sofa jest nierozkładana, a kanapa tak. No i tyle. I tu mam lampki z Ikei. I widzicie, że zaczynam się z nimi fajnie męczyć, bo chciałabym to rozplątać. Ale jak oni tu cholera, zawsze jakoś tak powiążą, poplączą, że zamiast jakoś to fajnie zrobić do rozwinięcia, to o, dobra, może coś z tego wyjdzie. No i tu do tego trzeba było, znaczy można było, a nie, koniecznie oczywiście. Tu są takie gwiazdeczki, które można poprzyczepiać na te lampeczki. O, nie czuję, że rimuje. No i tu mamy taką gwiazduchnę. I sobie wtykamy. Ej, no fajnie wygląda gwiazdeczka. A tu by było zwykłe. No to w sumie dobrze, że wzięłam te gwiazdeczki. Jestem z siebie dumna. A to co to jest? Serduszko. Kochają mnie. Nie wiem, ale czekajcie, muszę gwiznąć, bo to jest na baterię. Muszę gwiznąć baterię od pilota, bo nie mam. Telewizor ma duże baterie, ten drugi miał małe, więc kolego kochany, na chwilę pożyczamy, bo chcemy zobaczyć, jak to będzie wyglądać. I co ja tu narobiłam? Aha. O! Już! Świecicie. Ale jaja. No dobra. To sobie świećcie, ale wiecie co? Pójdziemy z nimi... ten. Założę jeszcze z jedną gwiazdeczkę i pójdziemy w ciemność. Zobaczyć, jak świecą. Ale fajne. Dobra. Tyle gwiazdeczek starczy. Idziemy do ciemności.
Zasłonimy roletę w łazience, czekajcie. O, tu koło papieru toaletowego, tak oryginalnie. No, fajnie świecą, takie nie żółte, nie białe. Oczywiście pamiętajcie o tym, że kamera prześwituje. Nie no, ten papier toaletowy to trzeba wziąć. Przekłamuje kolory. No śliczne gwiazdeczki, ładne. No i fajnie, że na baterie. Ale o tym potem. Tatuś, wybacz, ale na razie musimy cię zdjąć. W tym vlogu chyba widzieliście, bo ja jeszcze nie wiem, jak ja to będę montować, bo ja jeszcze nie montowałam tego vloga, także nie wiem. Widzieliście, jak ubierałam sobie to coś i to jest Ziska, jakby ktoś pytał. Ja to kiedyś pokazywałam w zakupach z H&M, chyba tam było napisane w filmie. I o, zapalone, zgaszone, zapalone. No i chciałam, żeby to jakoś wystąpiło ze mną w filmie, ale wygląda to o kant tyłka, więc nie chce mi się już zmieniać, dobra, niech będzie. Zasiadłam, przycupłam i małe wyjaśnienie, pytacie, dlaczego nie siedzę już przy stole w kuchni, jak zawsze do was ględziłam. dlatego, że zauważyliście, to jest kolejne. Ciągle mówię kocham i uwielbiam i ciągle mówię dlatego, że. I czasami jak edytuję film i słyszę dlatego, że i sobie myślę w głowie, jeszcze raz za chwilę dziewczyno powiesz dlatego, że to normalnie... Więc dlatego, że o... Więc dlatego, że tam jest strasznie ciemno. W ogóle jest teraz ciemno w domu, mimo że czasami są przesmyki słoneczka i przed chwilką, zanim tu usiadłam, tak mocno, ostro słońce świeciło, że stwierdziłam, że poczekam, aż zajdzie, bo się nie dało nagrywać, bo tak bździło w oczy. I szukam po prostu najlepszego momentu w domu, czyli po prostu światła. No i tu przy oknie, no jeszcze ta dekoracja, nie? No słuchajcie, no powalające, no powiedzcie, że jest powalające. Jest tak piękna i urocza, że po prostu, no, wszyscy chcieliby ją mieć. No. A ja przycupłam, bo kiedyś w którymś vlogu mówiłam wam o tym, że chcę pofarbować włosy. I na razie mam rozmyślenia i planowania, jak to by można było zrobić. I to jest ten moment, o którym mówiłam. Zobaczcie. Oczy wypala, normalnie oczy wypala, a tam z tyłu taka chmura, że ja cię kręcę. Ja cię pierdzielę. Numer normalnie jak 150, a w ogóle to tak. Wczoraj padał śnieg, dzisiaj padał śnieg, w nocy był przymrozek. Teraz jeszcze z godzinę temu jak przyjechałam to było bieluteńko, a teraz po prostu nie ma nic. No, rozpuściło się. No i widzicie, jak ja wrócę z pracy to jest chwila, moment, ciepło. Ciepło, Boże. Ciepło może i też będzie. Chwila, moment, wrócę z pracy, jest jasno i za chwilę, no, 2 godziny i godzina 16, przed 16 to już jest szaruwa i nie ma jak nagle. Ale wiecie, no, przy żarówce w domu też można nagrać, nie? No, a tak w ogóle to chciałam powiedzieć, że mi bateria się rozładowała. Tradycja, rzecz święta. I teraz chcę powiedzieć taki krótki wstępiczek na temat moich włosów. W ciągu 3 lat farbowałam je tylko jedyny raz. Mam bardzo, bardzo dużo siwych włosów, ale są one tak mniej więcej, wiecie co, tak jakbym założyła sobie opaskę tu i tu. Tu to jest po prostu hu, hejo, hejo, szaleństwo po prostu letniej nocy. Ale to wszystko w sumie mi się wydaje, że odziedziczyłam to po moim ojcu, bo mój ojciec w wieku 30 lat to był po prostu gołąbkiem już. I tak myślę, że to chyba od niego się to wzięło. Po nim też na pewno mam piegi, bo... To od strony taty mam piegi i podejrzewam, że te siwe włosy to też jego robota, też jego robota. Ale dobra, te siwe włosy. I teraz tak, no jeżeli chodzi o długość moich włosów, to one są jeszcze tu, spokojnie, widzicie? Także one są, o, one są mega, mega długie już. Ja swoje włosy przycinam, no żeby was nie skłamać, tak raz... Co 2 miesiące, co półtora, co 2 miesiące. Już przycinam je tak systematycznie. No i widzicie, rosną jak szalone. I teraz tak, jeżeli chodzi o moje włosy, to one, jakby wam powiedzieć, tak gdzieś... Tu mam takiego... O, czekajcie, gdzie ten włosek jest? Gdzie ty jesteś, kolego? Tu jest taki krótszy,
krótsze pasmo. O, to jest to pasmo, bo tu jest jeszcze reszta w dół, widzicie? I one tak jakby odtąd, od tego krótszego do samego końca są wycieniowane z długości tam, tutaj. Dlatego jak ja je wezmę tu, no to one są grube, ale gdybym ja nie miała tego wycieniowanego tutaj, słuchajcie, to ja miałam tak gruby włos, że latem to po prostu się czułam, jakbym latem często chodziłam w związanych włosach tylko i wyłącznie dlatego, że jak rozpuściłam je na swoich plecach, to po prostu czułam się, jakbym miała szczecinę. No nie da się. Mam tak grube włosy, dlatego odtąd gdzieś właśnie w dół, czyli... Czekajcie, zaraz Wam pokażę. O, taki kawał włosów, widzicie? One są tu wycieniowane. One mają tu różną długość i one z tej tutaj są wycieniowane, bo po prostu były tak grube, że Armagedon. I z tych siwych włosów cieszę się jak najbardziej. Znaczy, nie, sorry, co ja pierdzielę? Ja cię sunę. Chodzi o to, że niektórzy jak zaczynają siwieć, to tu i wiecie, a ja tu sporadycznie mi się jakiś pojawi, ale to może tutaj. Tutaj jeszcze nie, także odpukać to jest miód malinka. Także to jest fajnie. I wpadłam na pomysł, że jeżeli chodzi o moje włosy, to wiecie co, ta bluzka podomka to tak wygląda jak taka rozmemłana, nie wiem. Chciałabym sobie zrobić niespodziankę i iść do fryzjera, bo ja zawsze miałam farbowane włosy tylko i wyłącznie na jeden kolor. Kiedyś miałam blond, ale ten blond miałam tylko i wyłącznie do momentu, dopóki mi nie przyniesie za chwilę farby ze sklepu, żeby pofarbować z powrotem na ciemno. Zawsze farbowałam się na kolor czarny. Teraz z biegiem lat stwierdzam, że gdybym pofarbowała się na czarno, to on mnie może chyba za bardzo postarzeć. Z racji tego też, że ja mam bardzo jasną karnację, ale znowu, gdy przychodzi lato, to opalam się po prostu jak taki murzynek bambą, na brązowo, i gdybym tak leżała plackiem na słońcu całe lato, gdyby była pogoda, to bym była po prostu spalonym murzynem. Taką mam karnację. Przychodzi zima, jestem blada jak ściana, przychodzi wiosna, lato, gdy się opalam, ale staram się nie opalać, no bo wiecie, jak to jest z tymi promieniami słonecznymi. No i staram się ich tak troszeczkę unikać. Wiadomo, że troszeczkę się trzeba przybrązowić, bo wtedy człowiek się czuje lepiej, ma więcej pewności siebie i tak samo jest z długimi włosami. Jak miałam krótsze włosy, ja w ogóle jestem szczera, otwarta i odważna, mogę powiedzieć, że jestem odważna i powiem Wam, że długie włosy dodają mi jeszcze większej pewności siebie. Tak ja się czuję wtedy. No nie umiem tego opisać, ale tak mam. I nie chcę ich skracać, bo stwierdzam, że lepiej czuję się w długich włosach. Lepsze mam samopoczucie i mimo, że jest więcej z nimi roboty, suszenia, czesania i kombinowania i nawet więcej odżywki muszę nałożyć, ale już pal 6. Wolę siebie w długich włosach i wolę już to, co mam. I zastanawiałam się nad tym, aby nie iść do fryzjera, bo zawsze miałam jednolity kolor włosów, czyli czarne, przeważnie czarne, nie miałam chyba w sumie nigdy innego koloru oprócz tego blondu. I kiedyś byłam raz u fryzjera i zrobił mi pasemka blond, to powiem Wam szczerze, że w tym samym dniu nakładałam już farbę na włosy. Wiem, że powinnam trochę odczekać, ale nie, bo to nie był blond, tylko to był taki perfidny, rudawo-żółty, taki kurczaczy kolor. I jeszcze wiecie co, jak tu jest przedziałek, wiecie, to ja miałam tak jakoś perfidnie, jakbym już miała odrost, tak jakby mi ktoś linijką namalował, o i tak pominął tu i tu krak. Także wtedy to było o baja bongo, oj baja bongo. I dlatego ja zawsze jakoś te moje przygody z fryzjerami to jedzie. A nie, myślałam, że sąsiadka jeszcze. Zawsze z tymi fryzjerami miałam takie przygody niefajne. I stwierdziłam, że w tym roku to nie, chociaż dużo już do końca roku na mnie zostało, że pofarbuję włosy u fryzjera. No i niestety na to trzeba będzie mieć trochę więcej pieniędzy, tak liczę do 300 zł, jakby dobrze poszło, bo niestety długie włosy przy farbowaniu, no to liczą sobie od cholery pieniążków, ale stwierdziłam, że tego akurat nie jestem w stanie sobie sama zrobić w domu. Ja nigdy nie miałam problemu z farbowaniem włosów sama na jednolity kolor, właśnie na czarny, nigdy. Czy miałam długie, czy krótkie, czy miałam średnie włosy, zawsze udało mi się idealnie, pięknie, ładnie pofarbować włosy, także z tym nie miałam problemu, no ale tego, co sobie wymarzyłam, niestety nie jestem w stanie sobie zrobić. I tak szperałam sobie po internecie i teraz słuchajcie, jeżeli Wy się przyjrzycie, to mój kolor tutaj jest taki... Przepraszam, ale to ja. Tu krzesełko mi się przesunęło i tak zapiszczało coś. I teraz pamiętajcie o tym, że kolor kamery, czy
Kamera przekłamuje kolor i ja mam takie brązowawe i rzeczywiście autentycznie tak jest, tylko ten kolor troszeczkę inaczej w rzeczywistości wygląda. I może zobaczycie tutaj jakiegoś siwego okłaka? Tu chyba już jest. Tam to nawet nie chcę. Nie będę wam tam pokazywać. O, a teraz jak słonko zaświeci, to zobaczcie. Nie, gdzie to? Ta strona, Boże. O, jaki ten kolor tutaj jest, widzicie? I inaczej jest z moimi włosami, jak jest słońce padające, a inaczej jest, o, jak one są znowu w cieniu. I znowu jest to ostre słońce. Dobra, no i wymarzyłam sobie, że zrobię sobie takie coś jak sombre. I to mi się kojarzy z takimi hiszpańskimi klimatami, jakieś sombrero. Ale nie, dobra, słuchajcie. I stwierdziłam, że potem można zrobić na krótkich włosach i na długich włosach. I teraz będą przylatywały wam zdjęcia, a ja wam wytłumaczę, co ja sobie wymarzyłam, a wy tak mniej więcej orientacyjnie moglibyście mi dać znać, czy widzicie mnie w tym kolorze, czy nie. Bardzo mi będzie miło, jeżeli ktoś z was może mi napisać, co sądzi o moim pomyśle. I mój plan działania jest taki. Teraz nie wiem. Stwierdzam, że, no bo i tak muszę je pofarbować od góry i tak. I stwierdzam, że właśnie teraz, stwierdzam, że, albo dlaczego, że, dlatego, że, że nie wiem, z jakiego koloru wyskoczyć. I chyba nie wyskoczę z koloru czarnego, bo to naprawdę mi się wydaje, że mogłoby to i też ładnie wyglądać, ale nie chcę z koloru czarnego, bo nie wiem, czy mnie nie postarzy, kurczę. Chociaż nie wiem, no będę ryzykować. I teraz tak, nie wiem, czy wyjść z koloru czarnego, czy wyjść z koloru brązowego. Jednakże pamiętam kilka sytuacji w życiu, w których miałam takie jakby refleksy rudawe, takie, znaczy nie rudawe, że rude, takie czerwone, o, tylko rudawe, takie podchodzące pod brąz. Coś takiego. I powiem wam, że mi było nieładnie w tym odcieniu, więc nie wiem, czy nie wyjdę jednak z koloru czarnego tutaj. A jeżeli wyjdę z brązowego tutaj, no to mi się wydaje, że znowu trzeba będzie te włosy rozjaśnić. A ja chcę je jak najmniej poniszczyć, chociaż no, każde farbowanie. I wiecie co? Nie wierzę w rzeczy takie tego typu, że wchodzą co różne farby do włosów i nie wierzę w te powiedzonka, że farbowanie włosów teraz jest zdrowsze, że nie niszczy włosów. Sratę tatę gacie w kratę. Cholera nie, to są chwyty marketingowe i nikt mi nie mówi, że farbowanie włosów nie niszczy, że farbowanie no, włosów nie niszczy włosów. Także ostatnio też się spotkałam z jakąś serią nową, tam szperałam sobie w internecie i to była jakaś całkowita nowość i właśnie w niektórych salonach się pojawiła i tam wielkie, nie kurczę, nie wiem co za firma była, nie z L'Oreala, tylko chociaż z L'Oreala też jakiś smart bond czy coś takiego i też jest wielka, wiecie, fala na to, że nie niszczy to włosów itp. itd. No słuchajcie, tym bardziej każdą farbą, jakąkolwiek pofarbujecie na blond, no to macie, wasze włosy są martwe, tak? Po blondzie włosy są martwe, więc niestety, bo są popalone, no niestety. Nikt mi nie mówi, że farbowanie włosów jest zdrowe. Na te sztuczki się nie nabiorę. I teraz myślę, że wyjdę z brązu i teraz chcę wejść tutaj w taki nie blond, nie rudy, tylko w taki delikatny, lekko przechodzący kolor, takie jakby refleksiki. I teraz wstawię wam może jedno zdjęcie, bo chyba jedno jedyne zdjęcie odpowiada temu, co chciałabym wam zaprezentować tak dokładnie, o czym ja myślę. O, coś takiego. Także powstawiałam wam zdjęcia. No nie, no ta pogoda jest popieprzona. W ogóle ja te lampki wyłączę, bo przecież na cholerę to świeci. Czekajcie, gdzieś tu ta wtyczka jest. O, gdzieś tu ta wtyczka jest. Także tak to by wyglądało. Dajcie mi znać, co wy sądzicie o tym pomyśle, czy to jest dobry pomysł. No i niestety nie pójdę w tym miesiącu do fryzjera, dlatego że no z 300 to ja muszę przynajmniej na to uszykować. No, jak nie 4. Zresztą nie wiem, no zobaczymy. Ale nie pójdę teraz do fryzjera, dlatego że są święta, wiecie, no będziemy mieli bardzo, bardzo dużą wigilię, no i jedzenie trzeba przygotować i na to niestety pójdzie dużo pieniążków, ale atmosfera świąt jest taka, że nieważne są koszty jedzenia, tylko to, żeby spędzić święta razem. Ale no niestety święta, a po nowym roku sobie pójdę do tego Sylwestra, do tego fryzjera. Dajcie mi znać, co myślicie o moim pomyśle, czy to jest, czy git. No. Dobra, w tej paplaninie, gadaninie na razie koniec.
Trochę lepiej chyba, co? Czekajcie, o, może tak? Ja się wykąpałam, muszę sobie gębkę jeszcze zmyć. W ogóle mam włosy do mycia, ale umyję je później przed całym snem. Szybko przesuszę i to wszystko. I ten... czytałam sobie właśnie dzisiaj o tym balsamie do ust z Kielsa, który był w tym kalendarzu w pierwszym dniu, czyli wczoraj. I co chcę powiedzieć, to że śmierdzi on jak taki tandetny, stary, zepsuty kosmetyk. Tak. Okropnie. Okropnie. No nieładnie to pachnie. Ale czytałam, że jest ten... Mam teraz uszczkarz robione. I co mi się w nim podoba? Skład. Fajny. Olej ze słodkich migdałów, witamina A, E i jakieś tam chyba aloes trochę jest i chyba olej z oliwek. Także generalnie jest fajny i jego tam normalna cena u nas w Polsce na polskie to jakieś 30 zł, czyli dużo. No. A, no i nie podoba mi się absolutnie jego forma aplikacji. Bo wiecie, on ma ten, normalnie o. Czekajcie, musimy ostrość złapać. No, kolego, widać? Widać chyba, tak? I tu jest dziubek, wiecie, i wyciskacie go na palucha i to jest... No ze słoiczka też trzeba dubać w paluchu, ale to już jeżeli chodzi o dubanie takie na zewnątrz, no to nie. Ale ciekawe jak się sprawdzi na mrozki teraz, jak teraz takie... Jak teraz będą? Zaraz pójdę sobie poczytać H&M, bo wiecie co, no ja w H&M nie robię często zakupów, ale zrobiłam u nich może przez internet, no z 4 razy zakupy, tak szczerze mówiąc. I powiem Wam szczerze, że no ciągle mi przysyłają tę gazetkę. Ale w sumie no to może i fajnie, bo lubię tak w rękę sobie coś wziąć, jakkolwiek to brzmi. I poprzeglądać, poczytać. Ale na sam koniec dzisiejszego dnia chcę Wam pokazać, powiedzieć takie moje... takie moje motto, które mi się tak bardzo podoba i często je sobie... powtarzam, tylko musicie sekundę poczekać, bo ja muszę to znaleźć, bo ja mam tutaj na tablecie specjalnie dla Was. Tutaj. Czekajcie. O. Ale Wy chyba nie zobaczycie? Czy zobaczycie? O, Chryste Nazarejski, no. Widzicie? Życie trzeba przeżyć tak, żeby wstyd było opowiadać, a miło wspomnieć. Często sobie to czytam, szczególnie też w momentach jakichś chwil słabości czy coś takiego. Bardzo mnie to podnosi na duchu i w momencie, gdy na przykład stwierdzę, że jestem rzeczywiście aż za bardzo szalona i stwierdzam, że może szydera, że coś zrobiłam tam, wiecie, ale wtedy sobie czytam i przypominam sobie to moje takie motto i wtedy sobie myślę, a niech się dzieje, co chce. A Wy macie jakieś swoje motta, które często sobie powtarzacie, albo które właśnie dodają Wam skrzydeł. Jeżeli tak, to napiszcie mi na dole w komentarzu, bardzo chętnie poczytam. Koniec. Idę pić moją herbatkę w kubeczku z Krakowa. Trzymajcie się ciepło. Do jutra.